Dzień dobry, kochani. Mamy czwarteczek. Ostatni dzień lutego. Proszę Państwa, tak. Od jutra już coraz bliżej wiosny, jutro już marzec, a dzisiaj 29 luty 2024. I jak to w czwartki u nas bywa, skarby karty Lenormand. Usiądźcie sobie wygodnie, albo jeszcze sobie leżcie. Ja już musiałam się kawy napić, zanim zasiadłam do kart, bo taka na pół żywa. I kochani, będą karty do wyboru dla Was. Wy sami sobie wybierzecie, którą z tych kart chcecie. I dzisiaj dobrałam karty Archanioła Michała. Też będzie przekaz. Jeżeli ktoś z Was ma dzisiaj imieninki, urodzinki, bądź miał mieć jutro, to również, kochani, wszystkiego najlepszego dla Was. Dużo zdróweczka. Myślę, że zdróweczko jest dla nas wszystkich, kochani, najbardziej niezbędne. Takie jest moje zdanie. Jeżeli też zobaczycie ten filmik, który Wam teraz nagrywam, w inny dzień, na przykład jutro Wam się wyświetli, a dzisiaj jakimś sposobem nie, może to, kochani, jest znak, żeby posłuchać, co karta chce przekazać. Może jest tam coś zawarte, co powinniście wykorzystać w tym właśnie danym dniu. Ja się uśmiecham do Was. O lajka, o zostawienie komentarza, tak? Będzie mi bardzo miło, jeżeli tam udostępnicie u siebie na tablicę, na stronę, no, to będzie ekstra, niech idzie horoskop w świat. Oczywiście, kochani, przekaz będzie krótki, żeby każdy dostał najwięcej informacji dla siebie. No i skarby... Spróbujemy zrobić więcej kart. Widzę, że jak macie do wyboru więcej niż dwie, to wtedy można też wybrać sobie na przykład dwie karty, tak? Czyli na przykład wybieram pierwszą i siódmą. I zawsze z którejś coś do mnie trafi. Także, kochani, nie przedłużam. Wy już tam sobie zróbcie kawkę, herbatkę, czy tam słuchacie mnie w pracy na słuchawkach. Wiem, że wiele osób tak robi. Dziękuję bardzo wszystkim za wsparcie kanału. Dziękuję za postawienie kawki. Codziennie rano myślę o tej osobie i wysyłam pozytywną energię. A także przeważnie jeden dzień w tygodniu wysyłam Wam podziękowania w postaci, kochani, kart. Skarbem nawet nie zauważyłam, jak jest nas już, kochani, 8 tysięcy. Bardzo dziękuję za zaufanie. Jeżeli możecie, udostępnijcie filmy, zapraszajcie znajomych do nas na kanał. Jeżeli nie widzieliście jeszcze czytań miesięcznych na miesiąc marzec, to już są, kochani. Wystarczy wejść tylko w playlistę i zobaczyć, co. A jeżeli chcecie inne czytania typu wybierz grupę, wybierz obiekt, czy mnie kocha, czy wróci, czytania dla wdowców, jak się oczyszczać, jakie kolory świec na dany dzień, bądź cokolwiek, kochani, każdy z typów wybierz grupę lub jakiejś dodatkowej wiedzy, nawet co oznacza dana powtarzająca się godzina, którą widzicie, strona, liczba, cyfra, wszystko macie, kochani, na playliście i wszystko macie w sekcji wideo, tak? Ja mam nadzieję, że się dobudzę, bo ja jestem jeszcze taka zakręcona. Kochani, no to wyciągamy. Pierwsza karta. Druga karta. Trzecia karta. Może cztery nawet wejdą u góry. Wejdą cztery. Dalej, kochani. Piąta karta. Szósta karta. Siódma karta. Siedem.
Proszę Państwa, postanowiłam, że będzie 7 kart. Pozostałe sobie odłożę. Zobaczymy, co karty naszego kochanego Archanioła Michała chcą nam przekazać. Karta z lewej strony. I kochani, karta z prawej strony. Tutaj od strony ściany, tu od strony kwiatuszków. Żeby tam nie było jej smutno, postawimy świeczunię w kolorze różowym. Wczoraj tak dymiła, że szok, ale widocznie miała powód. Widocznie miała powód. Kochani, wybierzcie sobie kartę od 1 do 7. Lewy przekaz od Archanioła Michała bądź prawy. Z której strony wolicie? Od strony serca pierwszą kartę, może drugą z prawej ręki. I zaczniemy od nich. Zaczniemy od nich, a potem przejdziemy, kochani, do karty dnia. Jeżeli aniołki wybrałyście kartę z lewej strony, anioły miłości pomagają Tobie. Przepiękna karta. Przeczytam Wam. Drodzy aniołowie, to jest ta modlitwa, kochani. Stróże mojej pokrewnej duszy, dziękuję za przygotowanie jej i mnie do miłości, zamotywowanie nas do troski o zdrowie oraz przygotowanie do spotkania. Dziękuję za pomoc w rozpoznaniu się nawzajem oraz za odwagę, by powiedzieć witaj. Tak, byśmy mieli szansę otworzyć prawdziwie intymną więź. Jaka ta karta jest piękna, zobaczcie. Anioły miłości pomagają Tobie. No to jak na czwarteczek, to piękna karta. Kto wybrał kartę drugą z prawej strony? Poczucie humoru. Słuchajcie. Ona chyba ostatnio już u nas była, przynajmniej ja też często losuję dla siebie. Dziękuję za pomoc w dostrzeganiu humoru w sytuacjach, kiedy mogę radośnie się śmiać z ludzkiej natury. Chciałbym ujrzeć swoje doświadczenie w nowym świetle, aby odnaleźć miłość i uzdrawiającą energię. Może za mało się śmiejecie, może sytuacja wymaga powagi, a czas najwyższy. Mieć i traktować innych z poczuciem humoru. Skarby. Karty Lenormand, które wybraliście. Tak? Jedyneczki. Kosa. Jeżeli wybraliście kartę numer 1, proszę uważać, proszę sprawdzać samochody. Proszę patrzeć pod nogi. Kosa dla mnie nie jest dobrą kartą. Zresztą ja jej nigdy nie lubiłam i często się też mówi, że osoby urodzone 7 dnia mają kosę. Oznacza ona ból, nagłe, niespodziewane sytuacje. Kosa niestety... Ja normalnie nawet mówić nie mogę. Czasem oznacza koniec. Koniec pracy, koniec związku. Brutalne zachowanie czyjejś osoby. Zachowanie się niegodne. Ból zęba. Dla mnie, kochani, jak losuję sobie to jest na przykład ten ząbek taki wrażliwy, tak? Bardzo trudny czas, kochani, w miłości. Ale dla mnie też kosa, żeby nie tylko mówić o złych rzeczach, oznacza na przykład fryzjera. Idę, obcinam, tak? Albo spotkacie osoby o ciętym języku, takie pozbawione skrupułów, wiecie, które nie liczą się z niczym i nikim. Uważajmy na bóle zęba, uważajmy... O, bóle głowy też, kochani, bóle głowy. Może dzisiaj zerwiecie z kimś więź, może odetniecie się od kogoś. Uważajcie na niebezpieczeństwa, możliwe dzisiaj separacje, możliwe, że w pracy jakaś osoba okaże się... niezbyt uczciwa, tak? Ale może i potrącą Wam z premii, z nagrody. Uważajcie, kochani, nie jest to dobra karta. No, bardzo mi przykro. Bardzo mi przykro.
Kto wybrał kartę numer 2? No i co ja wam dzisiaj wylosowałam? Chmury. Patrzcie, ile myśli. Natłok myśli. Czego się boicie? Macie jakieś trudności? Macie jakieś problemy? Coś tu, kochani, może być ukryte za waszymi plecami. Tutaj możecie nie mieć pełnej jasności. Ten wasz związek może mieć trudniejszy okres. Może jakieś tajemnice. Musicie uważać, aż te mgły przejdą. Nie warto wstrzymać. Kurde. Wiadomo, że jest radość, się wygadać nie umiem. Nie róbcie awantury jeszcze, poczekajcie trochę. W pracy nie fajnie, nieprzyjemna atmosfera. Może znajdziecie się w jakiejś kłopotliwej sytuacji, może natkniecie się na jakąś przeszkodę. W każdym bądź razie, kochani, troszeczkę tutaj w tej karcie powiedziałabym, jest może i zawarta informacja, że jesteście bardzo aktywni i za bardzo, jak to powiedzieć, za bardzo się eksploatujecie, tak? Co tu jeszcze może być? Trudna rozmowa, trudne spotkania, nieprzyjemna sytuacja. Słuchajcie, jak ja widzę chmury, to mi się kojarzy ta karta z kaszlem. Oskrzela. Takie coś. Także uważajcie dzisiaj na różne komplikacje, na różne rozbieżności, że tak powiem. Kto wybrał kartę numer 3? No i wy chociaż ładnie macie. Księga. U was będzie krótkie czytanie, proste. Księga oznacza co? No jakaś książka, jakaś wiadomość, jakaś nieznana wam na przykład do tej pory wiedza będzie dla was dostępna, wpadnie wam w oko. Może trzeba zająć się dzisiaj dokumentami, może trzeba przeczytać jakąś książkę, którą odkładasz non-stop na bok, ale dla mnie jest to też karta, kiedy muszę się czegoś douczyć, kiedy muszę się czegoś nauczyć, kiedy muszę komuś powiedzieć prawdę, czyli na przykład co czuję do kogoś, co chcę, żeby było. Ale księga też może być dyskrecją, czyli jeżeli ktoś tobie dzisiaj coś powie, zachowaj to dla siebie, nie opowiadaj dalej. W pracy, jeżeli dzisiaj pracujecie, to możecie bardzo szczegółowo, dokładnie się czymś zajmować, albo też, kochani, prowadzić jakieś badania, tak? Może będziecie coś pisać, a może wy chcecie napisać książkę, pamiętnik. Bardzo dobry czas, kochani, ku temu. Natomiast jeśli poznacie dzisiaj osobę do związku, tak myślicie, to ona może mieć pewne rodzaju tajemnice, bo księga zawiera tajemnicze wiadomości, także a chyba, że macie tajemniczego wielbiciela i on dzisiaj, kochani, się odsłoni i powie, co tam ma powiedzieć. Kochani, bardzo dobra pamięć, bo jeśli chodzi o zdrowie, to zadbajcie o swój mózg. Nie wiem, co tam się je, ale może tam jest jakaś ukryta też dolegliwość, kto to wie. Kto wybrał kartę numer 4, to serdecznie gratuluję. Karta domu. Karta domu zawsze kojarzy się dobrze, tak? Z bezpieczeństwem, stabilnością, przede wszystkim z rodziną, przede wszystkim ze związkiem, ze stabilizacją. Może chcecie założyć rodzinę, może chcecie zamieszkać z partnerem, może czas najwyższy kupić mieszkanie, dom, poczuć się bezpiecznie. Nieruchomości, może praca w nieruchomościach. No słuchajcie, kiedy ja widzę tą kartę, dla mnie jest to bezpieczeństwo finansowe. Jeżeli idziecie na rozmowę o pracę, gwarantuję, że będziecie mieli umowę na stałe, że będziecie mieć takie poczucie, że jesteście we właściwym miejscu, że jesteście z właściwymi ludźmi. To też, kochani, bardzo dobra poprawa sytuacji materialnej, sytuacji finansowej. Pozostańcie w domu, może to nie czas na wyjazdy, może to nie czas na różnego rodzaju wyjazdy. Bardzo ładna karta, przede wszystkim dla związków bardzo dobrze, dla nowo poznanej osoby może to będzie ktoś z mieszkaniem, z domem, no czemu nie, no przydałoby się, tak? Kto wybrał kartę numer 5, skarby?
A dla Was podróż, bo mamy kartę drogi, a karta droga bardzo często mówi o wyborze, czyli mamy wybór, albo jedziemy w prawo, albo jedziemy w lewo, albo idziemy prosto, albo się zawracamy i stoimy, czekamy. Czekają Was dzisiaj, moim zdaniem, jakieś plany, jakieś nowe kierunki. Może zaczniecie nowy kurs, nowe szkolenia, nową pracę, a nawet kogoś poznacie w czasie podróży. Słuchajcie, dla mnie droga to też taka, bym powiedziała, karta niewierności, karta zdrady, czyli może nie zawsze ta karta wskazuje pozytywne wiadomości, bo możesz ty być nie fair albo twoja osoba, ale to też, kochani, karta mówiąca o innych relacjach, czyli masz ochotę mieć taką relację jak twoja koleżanka, kolega, może masz wątpliwości co do twojej relacji, może masz ochotę gdzieś jechać, a nie wiesz, czy zostawić męża, dzieci. I tutaj czuję, że bardziej niż do kogoś przywiązujesz się, na przykład do pieniędzy. Może masz okazję zarobić pieniądze więcej niż z jednego źródła. Dlatego karta pokazuje drogi, że i tu masz możliwość zarobić. Bardzo często, jeśli chodzi o zdrówko, musicie zadbać o żyły i tętnice, tak? No to szósteczki czekają. Super. Super, aż żałuję, że nie wzięłam szósteczki. Szósteczki, piesek. Piesek to wierny przyjaciel, tak? Może kupicie dzisiaj zwierzątko, weźmiecie, przygarniecie ze schroniska, ale to karta wiernego przyjaciela, wiernego towarzysza, kogoś, kto jest zaufany, kogoś, kto jest wierny, uczciwy. Kogoś, kochani, kto jest niezawodny, kto was nie zdradzi, kto was nie oszuka, kto nie powie dalej. Bardzo często mówimy o bratniej duszy, jeśli chodzi o kartę psa. Bardzo często mówimy, że ten związek jest budowany na przyjaźni, więc jeżeli poznacie dzisiaj kogoś, no to wam gratuluję. Naprawdę warto zaczynać od przyjaźni, od zaufania, a potem dopiero miłość, oddanie. Dzisiaj możecie właśnie spotkać przyjaciela, kogoś wiernego, kogoś, na kim będziecie mogli polegać, kogoś, kto będzie was wspierał. Bardzo często w zdrowiu, no, pies wącha, tak? Czyli tutaj albo zmysł węchu, zmysł wzroku, słuchu będzie dzisiaj ważny, albo musicie po prostu do takiego lekarza się udać. Jeśli chodzi o kasę, stabilizacja. Nie bójcie się dzisiaj. Ktoś wam może da pieniądze, może pożyczy, a może będzie wypłata. W każdym bądź razie bardzo lubię tą kartę, możecie być zadowoleni. No i kochane siódemki czekają. No, ja wybrałam siódemkę. Kochani, ta karta już u nas, zdaje się, była bukiet. Kupcie sobie coś ładniego. Może kwiaty, może tulipany. Albo otrzymacie jakiś prezent, jakąś niespodziankę. Coś, co wam się spodoba. Kochani, przepraszam, karta kwiaty to miłość, to zaproszenie, to randka, a nawet uzdrowienie po chorobie, to nawet wyzdrowienie, to nawet, kochani, regeneracja naszych sił. Możecie mieć poczucie takiej stabilizacji. Jeżeli martwicie się o pieniądze, to przestańcie, bo przyjdzie dobry czas, bardzo dobre kontakty w miejscu pracy. No wy ten, pewnie chcielibyście, żeby wasz związek rozkwitnął. No to kwiaty rozkwitają, wasz związek też rozkwitnie. Ja bardziej wyczuwam, kochani, w tej karcie jakąś niespodziankę. Dzisiaj coś dla was los szykuje i wydaje mi się, że to będzie wasze spełnienie. I to, co dzisiaj otrzymacie, to, co usłyszycie, będziecie bardzo, bardzo z tego zadowoleni. Stałe związki, gratuluję. Być może zrobicie sobie po prostu dzień kobiet trochę wcześniej. Skarby, dziękuję wam bardzo za wysłuchanie horoskopu dziennego. Ja się idę dalej dobudzić. Ja wam życzę fantastycznego dnia. No i trzymajcie się cieplutko. Do jutrka. Pa, pa.